To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Bajraktar dla Ukrainy od przyjaciół z Polski. Trwa zbiórka na zakup słynnego drona. Kilka milionów już jest, zebrana kwota szybko rośnie. Cel to 22,5 miliona złotych. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa. I jest ze mną Sławomir Sierakowski, publicysta krytyki politycznej, który zainicjował zbiórkę. Dzień dobry, Sławku. Dzień dobry. 22,5 miliona to jest ogromne wyzwanie, ale odzew też jest ogromny. Zebrana suma, rozumiem, cały czas rośnie. Błyskawicznie, ale rzeczywiście suma jest astronomiczna, więc... Jest taka sytuacja, że 6 dni temu ja zacząłem, nie znając się naprawdę na wariata, nie umiałem tego włączyć, nieaktywne było, nie było zdjęcia, nie miałem żadnych mediów za sobą, no niczego, byłem jeszcze na zagranicy na jakiejś konferencji naukowej i zwykli ludzie to podjęli po prostu. Jednak chcemy dokować Putinowi, chcemy pokazać, że okej, może wyjeżdżamy na wakacje, ale to nie znaczy, że nie bierzemy udziału w tej walce. I te motywacje, bardzo różne też, no bo ludzie pamiętają i Mariupol, i Bucze, i gwałty na kobietach, i wywożenie setek tysięcy dzieci. To wszystko się dzieje, tam nie ma wakacji, tam jest naprawdę wojna. Nie możemy się do tego przyzwyczaić. I ludzie pokazali, że nie są przyzwyczajeni. I teraz oczywiście jest nam już dużo, dużo łatwiej, dlatego że tak stanęła za nami w tym sensie, że informuje dokładnie o akcji i TVN, i Fakty TVN, i TVN24, i Gazeta Wyborcza, i teraz i Onet.pl, i Newsweek, i dołączają się kolejne media. Natomiast suma jest astronomiczna. I też jak mam coś wyznać szczerze, bo to jest pozytywna okoliczność akurat. Ja tej sumy do końca nie znałem, bo to nie jest tak prosto oszacować. Tym bardziej, że tam na różne sposoby tego Bayraktara można wyposażyć. To jest super nowoczesna broń, de facto samolot, 600 kilogramów. Więc ja najpierw myślałem, że to około miliona dolarów kosztuje. I tak zaczęliśmy aukcję. Gdybym wiedział, że to kosztuje 5 razy więcej, prawdopodobnie bym się na to nie zdecydował, no bo umówmy się, to naprawdę już jesteśmy rekordzistami w historii portalu zrzutka.pl. Miliard złotych tam zebrano. Więc, no ale się okazało, że się pomyliłem, bardzo dobrze. Zaczęliśmy, ruszyliśmy, a teraz przekroczyliśmy naprawdę już taką barierę. Po przekroczeniu bariery właściwie 1/5 zbiórki na drona, to się staje realne, tylko rzeczywiście wymaga poparcia, pisania, namawiania kolejnych. To fakt. Ja celowo nie pytam Cię o kwotę, bo tę rozmowę nagrywamy. W momencie, kiedy ją nagrywamy, ta kwota jest na pewno inna niż w momencie, kiedy Państwo będą nas słuchać, oglądać, bo te liczby właśnie cały czas rosną. Powiedz zatem, jaka jest dynamika przyrostu? Jak zareagowali Polacy w momencie, kiedy ogłosiłeś tę akcję? Jak to szybko zaczęło rosnąć? Nie jestem takim statystykiem, powiedziałbym, branży zbiórkowej, choć jestem socjologiem, więc trochę coś tam o statystyce wiem, ale więc nie wiem, jakie to jest dobre wystartowanie, ale muszę powiedzieć, że jeśli jest tak, że ludzie natychmiast reagują i po dosłownie, nie wiem, godzinę pojawia się, że jest już 20 tysięcy, po paru, że jest 100 tysięcy. Myśmy po półtora dnia mieli milion złotych. I to już był, już wiedzieliśmy wtedy od portalu, który nadał sprawie priorytet, że to jest rekord absolutnej szybkości zbierania. Natomiast taki szok naprawdę to przyszedł kilka dni temu po pierwszym materiale faktów, kiedy zebraliśmy między 1,5 miliona złotych zaraz po faktach, de facto. Padły serwery, fakty zrobiły dzień później następny materiał o tym, że chciały pomóc akcji i chciały zbierać z nami, a się okazało, że rozwaliły serwery w portalu zrzutka.pl, ale to tak naprawdę wcale nie przeszkodziło tak bardzo. Bardzo, bardzo za to pomogło. No więc tak, też nie mamy iluzji, znaczy ta dynamika może być się zmieniać, nie codziennie będziemy mieli fakty TVN za sobą, ale przede wszystkim ludzie chyba zauważyli, że to może być na horyzoncie, nawet jeśli jeszcze nie jest. Więc dynamika na razie jest fantastyczna. Czyli to wsparcie dużych mediów jest tutaj ważne i jest też sporo znanych osób, osobistości, które włączyły się do akcji. Powiedz, kto swoim autorytetem wsparł tę zbiórkę? Pierwsi byli ci, którzy zazwyczaj mają taki charakter, że się w ogóle nie zastanawiają, nie kalkulują, nie oglądają się na innych. I to rzeczywiście są takie osoby wyjątkowe. Ja rozumiem doskonale te, które też mają z powodów marketingowych różnych charakter swojego zawodu. Nie mogą, że tak powiem, tak całkowicie wyskoczyć przed szereg. Więc to bardzo doceniam i pomoc pierwszych osób, i pomoc drugich osób. Pierwszy był Andrzej Stasiuk,
który nagrał takie wideo, że no nie tylko się wszyscy zakochaliśmy, ale też które naprawdę bardzo było motywujące. Pierwsza z takich postaci o ogromnym znaczeniu takim, powiedziałbym, zasięgowym, jak to mówią internetowcy, do których ja nie należę, ale proszę, już jak się okazało, trochę może należy. Maciej Sztur. I Maciej Sztur oczywiście, generalna zasada chyba w Polsce jest taka, jest Maciek Sztur w akcji, to się uda, nie jest, to będzie dużo trudniej. Także tak, no i teraz są już znani aktorzy, Maciej Musiał, oczywiście jest od początku Agnieszka Holland, która po prostu jest, tak jakby siedziała tu obok mnie, dzwoniła do aktorów, dzwoniła do kolejnych ludzi. Sean Penn, być może zaraz nas wesprze. Także, ale oczywiście Adam Michnik, który jest obiema rękami, nogami za całkowicie, myśli o nas, pyta, jest, kibicuje. W ogóle jest tak, że dziesiątki tysięcy ludzi dostały takie obsesje jak ja i jak w ogóle my tu. W takim sensie, że jest taka drużyna właśnie, ma kilka osób. Znaczy śledzą cały czas po prostu na tej zrzutce.pl, jak przypływa i wymieniają się informacjami, komentują to na bieżąco. Żyjemy tym po prostu. Jest też odzew z Ukrainy, jak słyszę, w sprawie tej zbiórki. Ona i tam stała się głośna i no, oczywiście tam jest szczególnie oczekiwany jej efekt. Już dostajesz podziękowania, prawda? To są takie łamiące serce i podziękowania i w ogóle informacje od pierwszej dosłownie godziny tej zbiórki. Bo ja sobie nie zdawałem z tego sprawy. Tam chodzi o coś dużo więcej niż Bayraktara, to znaczy... Im jest nowoczesna broń naprawdę bardzo potrzebna. To jest temat numer jeden dla Zełenskiego, dla wszystkich. Więc to, że mogą dostać super nowoczesnego drona, a zrobili dzięki niemu ogromne rzeczy, uratowali Kijów i niepodległość właśnie dzięki Bayraktarom, to jest jedna sprawa kluczowa. Ale druga sprawa na tym etapie wojny, kiedy oni naprawdę tracą miasto po mieście, to dla nich to jest przede wszystkim nadzieja. To znaczy taki lęk tam jest dzisiaj, że są wakacje, ludzie zapomną, że ile można też żyć wojną, że 4 miesiące to jest maksimum uwagi, które można jej poświęcić. A tu nagle Polacy się wyrywają, zwykli ludzie, najprości, zbierają na Bayraktara. No to znaczy, że jakby ludzie są z nimi. Pamiętajmy, litewska akcja się udała, ale tam 3 tygodnie się przygotowywano, wszystkie władze, wszystkie media. Na szczęście tego też nie wiedziałem. Ukraińska akcja się udała, tam był wielki oligarcha za tym. Nasza zwykłe społeczeństwo, no i oczywiście jak zwykle no te nasze media, które są ostoją demokracji i w ogóle takich pozytywnych zmian w Polsce. Dziennikarze, nawet ci, którzy relacjonują konflikty wojenne, na ogół trzymają się z dala od broni. Jest taka zasada, ograniczają się do relacjonowania konfliktów bez angażowania się po którejś ze stron. Tu jest inaczej, ale też sytuacja jest inna. Powiedz dlaczego. Z kilku powodów. Po pierwsze, nie jest tak zupełnie inaczej, bo są dziennikarze cały czas, którzy mają wątpliwości. Najczęściej redakcje są podzielone. W zależności od proporcji jesteśmy, powiedziałbym, lepiej lub gorzej traktowani, ale też naprawdę media wystarczy, że informują, albo wystarczy, że też po prostu próbują się dowiedzieć, jakie są motywacje, jak idzie. No dokładnie tak, jak my tu teraz robimy. To nie jest żadna agitacja, wychodzenie z etosu dziennikarza. No jest, jak jest taka gigantyczna akcja w Polsce i rekordowa, to jest news tak czy inaczej. To jest fakt społeczny i to ogólnospołeczny w tej chwili. Także to jest jedna rzecz. I naprawdę my jakoś dużo, dużo więcej nie prosimy, ale też jest druga sprawa. To nie jest cywilizowana armia, która idzie po Ukrainę. Tam się nie patrzy, kto jest z prasy, kto nie, tylko się strzela. Więc dziennikarze to są w innej sytuacji. Nie ma porównania w ogóle, ale w takiej pokojowej wersji u nas też trwa wewnątrz jakiś rodzaj takiej wojny czy konfliktu. I tu też dziennikarze są obiektem ataku, więc nie mogą po prostu być całkowicie tacy, powiedziałbym, neutralni, jakby się nic nie działo. A już jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, to absolutnie tak. I trzecia sprawa, bardzo ważna. Nie ma tu pola do rozterek. Jak my zbierzemy te pieniądze, to Bayraktar pójdzie w prezencie dla Ukrainy, a te całe środki, które wszyscy zbierzemy i dzięki także mediom, pójdą na pomoc humanitarną. Także słuchajcie, jakie byście nie mieli motywacje, wejdźcie na portal zrzutka.pl, to jest pierwsza zrzutka, jaka tam jest i każde wasze 10 czy 100 zł pójdzie prawdopodobnie na pomoc humanitarną, ale generalnie zrobicie tak, żeby ten Bayraktar trafił do Ukraińców. To powiedzmy trochę więcej o tych tureckich dronach. One obrosły już legendą, zwłaszcza w tych pierwszych tygodniach po inwazji Rosji na Ukrainę. One miały wtedy wiele sukcesów. Wspomniałeś o Kijowie. Przypomnij proszę, gdzie jeszcze one tak zaistniały szczególnie mocno? Już podczas akcji kilka dni temu to właśnie Bayraktary wypędziły Rosję z Wyspy Węży. A to ma znaczenie, którego sobie jeszcze nawet nie wyobrażamy, dlatego że
nie da się odblokować szlaku eksportu żywności z Ukrainy do Afryki bez Wyspy Węży, bo to ona ma strategiczne znaczenie. Jest u wejściu do portu, jest malutka, ale z niej się kontroluje po prostu całe wybrzeże. Można. A w każdym razie na pewno można uniemożliwić transport czegokolwiek. Afryka jest w sytuacji takiej, że może zaraz głodować i mogą się zacząć gigantyczne migracje. Nie wiemy w ogóle, jaka może być skala tego, a może być tak, że jednak uda się temu zapobiec. I tu Bajraktary po prostu odniosły taki ogromny sukces. Wspominałem o uratowaniu Kijowa, o uratowaniu Charkowa, o rozbijaniu tych ogromnych kolumn, które stały w Buczy, w Irpieniu. I to naprawdę, jeśli nie doszło tam do jeszcze większej ilości zbrodni wojennych, to także dzięki temu supernowoczesnemu dronowi. Pamiętamy zatopienie krążownika Moskwa. Cała akcja polega na tym, że Bajraktar odwrócił uwagę systemów obrony krążownika i wtedy krążownik został trafiony sprzętem innej kategorii, ale to była wspólna akcja. Także tutaj przez całą tę wojnę, zresztą nie, tam się śpiewa piosenki o Bajraktara. Ja pytałem wojskowych, słuchajcie, jaki sprzęt, czy Bajraktar jest wam dalej potrzebny? I było absolutnie tak, absolutnie. Powiedziałeś super nowoczesny dron. Wydaje się, że już wielu Polaków wszystko wie na ten temat, ale może to jest tylko złudzenie, więc powiedzmy więcej. Jak on działa? Na czym polega ta jego skuteczność? Jaka jest jego specyfika? Dlaczego on jest taki super nowoczesny? Bardzo długo utrzymuje się w powietrzu, ponad 20 godzin. Jest takim sprzętem wielowymiarowym, bo jest dronem i rozpoznawczym, i bojowym. Czyli ma też uzbrojenie w 4 takie bomby naprowadzone laserowo, super precyzyjne. Przed tym się nie da obronić praktycznie. Albo przynajmniej jest to naprawdę bardzo trudne. I też jest to de facto samolot. To znaczy, to jest samolot bez pilota. 600 kg to jest naprawdę strasznie dużo. To jest też taka broń, która tworzy różnicę, bo Rosjanie nie mają analogicznej. To jest też taka broń, którą można realnie uzyskać, dlatego że nie każdą broń, nie każdy chce sprzedawać Ukrainie. Więc jak nawet widzimy po charakterze tych różnych akcji, to widzimy też, że on może służyć i do mylenia przeciwnika, i do trafiania precyzyjnie, i do po prostu rozpoznawania pola. Wtedy z kolei każdy inny sprzęt, haubice, czołgi, mogą być dużo bardziej skuteczne. Także to jest taki naprawdę element, który napędza właściwie bardzo dużo, w bardzo różnych odcinków frontu. Rosjanie jednak w ostatnim czasie bardzo wzmocnili systemy wykrywania tego rodzaju nadlatujących dronów. Powiedz, czy one są wciąż tak skuteczne, jak były w tych pierwszych tygodniach właśnie wojny? Oczywiście dron nie załatwi wszystkiego i nie w każdym elemencie walki jest potrzebny. To jest generalnie wojna, z którą mamy do czynienia, konwencjonalna, więc jak widać nie skończyły się konwencjonalne wojny. Zależy, i to tak słabe było po stronie Rosji, od łączenia elementów, informacji, namiaru właśnie z działaniami piechoty, artylerii, z przygotowaniem tych wszystkich elementów i synchronizowaniem. Bez dronu to jest niemożliwe po prostu, bo nie widać, co się dzieje. Ten dron jest wyposażony w najlepszy sprzęt taki noktowizyjny. Tam te kamery, chyba nawet jedna taka, która jest kluczowa, o której Rosja może tylko pomarzyć, kosztuje $1 000 000. Zebraliśmy już na nią właśnie. Więc tak, to znaczy oczywiście Rosjanie uczą się, no też ciężko, żeby się nie uczyli. 4 miesiące dostali straszne straty. Także na przykład w takiej wojnie bardzo, bardzo tradycyjnej, takiej wojnie czołgów, artyleryjskiej, to już dron może być częścią jakby większej całości takiej strategicznej. Natomiast to nie jest tak, że można takim dronem naprawdę zablokować całą kolumnę, bo się strzela w pierwszy czołg, w ostatni czołg, rozjeżdżają się jeszcze w podmokłych ziemiach te czołgi i właściwie można powiedzieć, że dron załatwił sprawę. Ale po pierwsze, to wrócić może. Po drugie, może wejść armia od strony białoruskiej, rosyjska. Kijów będzie zagrożony. Będą potrzebne Bajraktary tak samo jak były. Nie kalkulujmy ani ile to kosztuje, ani czy to jest strategicznie najlepszy pomysł, czy nie. Czołgu nam nikt nie sprzeda. To jest maks, co możemy osiągnąć. Idźmy w to, pomagajmy, czekają na to. Polacy no niezwykle, w niezwykły sposób zareagowali na tę wojnę. Przyjęli miliony ukraińskich rodzin pod swoje dachy. Były zbierane dary, pomoc medyczna, wszelkiego rodzaju pomoc. Jednak były też obawy, że z czasem ten zapał wygaśnie, nastąpi no zmęczenie. Czy nie obawiasz się, że tak może się stać? Czy patrząc na tę zbiórkę myślisz, że wręcz przeciwnie, nie widzisz takich symptomów zmęczenia?
No na pewno można powiedzieć, że duch w narodzie nie ginie. No, i myślę, że to dotyczy... No, trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś chce zbierać na Bayraktara, żyje tą akcją, prosi znajomych, żeby ją zauważyli, udostępnili. Co drugie udostępnienie, a w tej chwili już co pierwsze oznacza wpłatę. Więc to nawet warto, żebyście... I to przecież można robić to wielokrotnie. Po prostu udostępniali tę akcję. No, trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś, nie wiem, nabrał niechęci do rodziny, która tu mieszka albo obok mieszka, zaczął myśleć, że to są, nie wiem, darmo zjada, albo nie wrócić, albo coś tam, a jednocześnie tak się zaangażował w pomoc. Także to znaczy, że tak, że my jesteśmy cały czas Ukraińcami i tak masowa skala pomocy pokazuje, że tak, że jest dobrze. Czyli nie jest tak, że oswajamy się z tą wojną, nie przyzwyczajamy się do niej? Myślę, że nie jest to też w jakimś sensie, w jakiejś skali nieuchronne trochę, szczególnie, że są wakacje. Ale sam fakt, słuchajcie, jeśli pamiętajmy, że ten skok gigantyczny nastąpił w weekend. Myśmy z nocy z piątku na sobotę dostali 200 tysięcy. Super temperatura, lato, masa festiwali, open air i tak dalej. I ludzie w nocy, pierwsza nocy, druga, trzecia, czwarta, piąta i to cały czas spływa. Tak samo było w samą sobotę, później w niedzielę. To są naprawdę takie dni, kiedy powinno być odwrotnie, a jest nas coraz więcej. A jakie kwoty najczęściej przekazują Polacy? Czy to są liczne, ale niewielkie datki? Czy są też jakieś takie ponadstandardowo duże ze strony, nie wiem, przedsiębiorców, zamożniejszych Polaków? Jak to wygląda? Oczywiście firmy pewnie są bardzo ostrożne na początku, ale już jedna zadeklarowała, że jak tak trochę więcej zbierzemy, jeszcze to 100 tysięcy nam przekaże. Szykujemy różne aukcje, dostajemy różne rzeczy z Ukrainy, znaczki, kawałki uzbrojenia, takie łuski użyte w tej wojnie do strzelania do rosyjskiej armii i tak dalej, ale też rysunki, malunki, dzieci reagują, wdowy. To wszystko na pewno będzie pomocne i to mogą być nagrody dla takich firm. Oczywiście można zakładać skarbonki i samemu zbierać. Więc tak największa skarbonka jest Białorusinów w Polsce. Mnie to bardzo cieszy, bo to też jakoś wizerunkowo Białorusinom sprzyja. Można zbierać na skarbonkę wtedy, kiedy też nie jest się moim jakimś przesadnym zwolennikiem. Jest skarbonka Sierakowski to wróg, ale wpłacam na Ukrainę. Sam ją założyłem, jest bardzo popularna. I bardzo dobrze, zróbmy z tego coś więcej niż taką... nie wiem, lewicowo-liberalną. Jest ileś osób z prawicy, które poparły, także świetnie. Średnia wpłata to jest około 110 zł, ale ewidentnie jest tak, że to są absolutnie ludzie po prostu tacy jak my wszyscy. To nie jest tak, że biznes rzucił, instytucje i tak dalej. Nie, nie, nie. Wy to niesiecie, czytelnicy, no po prostu wy, tacy jak jesteśmy. Jak tu przechodzą ludzie dookoła. Zresztą spotykają się znajomi albo dają mi sygnał, słuchaj, widziałem jak w parku dziewczyny sobie pokazywały twoją zbiórkę albo coś. To przychodzi teraz ze wszystkich stron, także ludzie tym żyją. Świetnie i to jest świetna puenta tej rozmowy. Ja oczywiście również zachęcam Państwa do przyłączenia się do zbiórki zrzutka.pl. Polscy przyjaciele zbierają na dron Bayraktar dla przyjaciół z Ukrainy. Sławomir Sierakowski, publicysta krytyki politycznej, który zainicjował zbiórkę. Bardzo dziękuję Sławku za tę rozmowę. Bardzo dziękuję Tobie i bardzo dziękuję wszystkim. Pomagajcie. Dzisiaj, proszę Państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Kolejny jutro, jak co dzień o 8.10. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf. Do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.